partnerem odcinka jest firma Koma, która świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami. Byłem już w Polsce. Grałem w reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas World Games. Widziałem tam grę Lowlandersów. W styczniu dostałem wiadomość na Messengerze. Chcesz dla nas grać? Chciałem. I już w lutym zamieszkałem w Białymstoku. Zak to jest taka jakby dla nas konkurencja na boisku, żeby przed nim się wykazać i też żeby przeciwko niemu rywalizować, bo ja gram w ofensywie, a on jest zawodnikiem defensywy i jest jakby tak bardziej utalentowany, bo gra w futbol od małych lat, a my dopiero zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem w wieku 19 lat czy 18. I to jest fajna rywalizacja. It's a big mixture between vacation and work. Pobyt tutaj to połączenie wakacji i pracy. Co tu dużo mówić, mam szczęście, bo futbol to moja praca, więc łatwo mi czerpać z niej radość. Poza tym gram od 6 roku życia, więc trudno mi na to patrzeć w 100% jak na pracę, chociaż oficjalnie nią jest. Na boisku jestem nie tylko obrońcą, ale też trenerem obrony. Ale cóż, ja się przy tym bardzo dobrze bawię. Prezes klubu czasem ma pretensje. Mówi, że mógłbym być trochę bardziej poważny i profesjonalny. Ale ja na chłopaków z drużyny nie patrzę jak na współpracowników, tylko jak na rodzinę, moich braci. Na pewno motywuje nas do lepszej gry, a zwłaszcza zawodników w defensywie, bo on jest kapitanem defensywy i jest liderem w defensywie. A nam w ofensywie pomaga się też rozwijać, bo musimy przeciwko niemu grać na treningach. Na szczęście nie na meczach, bo nie chciałbym. Mam pewne porównanie. Wcześniej grałem i mieszkałem we Włoszech, a tam jako Amerykanin nie czułem się mile widziany. Wy jesteście bardziej otwarci, no i waszym drugim językiem jest angielski. Za każdym razem, kiedy potrzebuję pomocy, każdy z przechodniów mówi trochę po angielsku. Staracie się. Ta życzliwość bardzo mi pomaga. Im dłużej jestem w drużynie, tym bardziej czuję, że tu jest mój drugi dom. Wielu Lowlandersów jest w moim wieku. Wychodzimy razem, trenujemy razem, śmiejemy się, że niemal mieszkamy na siłowni. Poza tym zabierają mnie do swoich domów, znam ich rodziny i dzieci. Moje studia są związane z pracą z dziećmi. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych będę pracował jako nauczyciel, więc spędzanie czasu z dzieciakami, które traktuję jak rodzinę, to dla mnie kolejne doświadczenie, ale też taka prawdziwa integracja. Przez tyle wolnego czasu, który mają, po prostu no, to idzie oszaleć, tak? Nie można siedzieć ciągle w domu, trzeba z kimś wyjść, pogadać i no, tutaj myślę, że wchodzimy właśnie do gry my, zawodnicy z Polski. Mają na co dzień tylko siłownia, trening, jedzenie i siłownia, trening, jedzenie, także dużo spędzamy czasu. Często do nas wpadają. Spotykamy się w weekendy na mecze, jak oglądamy, jak my nie gramy mecze, jak oglądamy, czy gdzieś wychodzimy na miasto, także jest spoko. Jakoś się odnajdujemy i po prostu nawet milcząc 15 minut, nic nie gadając, siedząc na telefonie nadal, to jest takie okej. Okay. Lepsze niż siedzenie samemu w domu.
Jeśli Lowlandersi będą mnie chcieli na kolejny sezon, a mam nadzieję, że tak, to wrócę w lutym przyszłego roku. Nie mam wątpliwości, że przyjazd do Białegostoku to jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłem podjąć. Partnerem odcinka jest firma Koma, która świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami.